Policyjna obława w Katowicach. Od wczoraj poszukiwany jest kierowca, który potrącił policjanta i odjechał. Do zdarzenia doszło około godziny 20 na ulicy Książęcej. Policja otrzymała informację, że w tej okolicy ktoś najprawdopodobniej kradnie złom z jednej z posesji. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zobaczyli samochód, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. Gdy chcieli przeprowadzić kontrolę, kierowca ruszył i uderzył drzwiami policjanta. Ten z obrażeniami trafił do szpitala. Generalnie sprawdzamy adresy, jest weryfikowany monitoring z miejsca zdarzenia. No i tak jak mówię, prowadzimy czynności w tym kierunku, żeby zatrzymać kierującego i wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat tego zdarzenia i osoby, która kierowała tym pojazdem, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach bądź jakąkolwiek jednostką policji. Poszukiwany kierowca jechał pomarańczowym Fiatem Seicento. Oprócz niego w samochodzie było jeszcze dwóch pasażerów. Chociaż wielka rewitalizacja Bytomia sygnowana była hasłem Bytom od nowa, to zdaniem mieszkańców wciąż niewiele się zmieniło. Czy się zmieniło? Na razie ja tam nic nie widzę. Na razie nie widzę nic, żeby się coś zmieniło. Przedomy walą tam właśnie, także to rzeczywiście mogłoby być ładniej troszkę, ale bardzo lubię Bytom. Pod koniec marca miasto przeprowadziło monitoring gminnego programu rewitalizacji, czyli dokumentu stanowiącego podstawę do wydania 400 milionów złotych unijnych pieniędzy. Jak pokazał dokument, z realizacją GPR-u jest wiele problemów. Dzisiaj tylko potwierdzamy to, co mówiliśmy wcześniej, że mieszkańcy w dużej mierze nie będą zadowoleni z tego, co zostało tu wpisane i że jest to źle przygotowane w wielu miejscach i już wtedy wiadomo było, że będą problemy z realizacją tych zadań. Dzisiaj mamy potwierdzenie fachowców, którzy dokonali odpowiedniej diagnozy i potwierdzili, że to, co mówiliśmy wtedy, jest prawdą. Wiele projektów już udało się zrealizować. Dowodem jest chociażby to miejsce. Jednak jak przyznają władze Bytomia, w tej chwili zagrożone jest 100 milionów złotych. Mamy duże problemy z tym programem. Wiele projektów jest niedoszacowanych, wiele projektów jest niedopracowanych, jeżeli chodzi o dokumentację. Potwierdzają to również kontrole z Urzędu Marszałkowskiego. Za nieprawidłowości niestety są nakładane kary, które dochodzą już do 1,5 miliona złotych. A te miasto będzie musiało pokryć z własnego budżetu. By rewitalizacja rzeczywiście okazała się odnową, nowe władze Bytomia chcą uaktualnić program. Priorytetem przy tym ma być Śródmieście. Pomóc mają wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, którzy do końca czerwca mają czas na zaproponowanie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Sytuację na bieżąco monitoruje Urząd Marszałkowski, który zarządza unijnym środkami. Z dużym zaniepokojeniem patrzyliśmy na to, jak ostatnio Bytom rozwiązywał umowę o dofinansowania już dla projektów, które to dofinansowania dostały. Myślę, że to wynika z tego, że może troszeczkę GPR pójdzie w innym kierunku i może miasto chciało w jakiś sposób skorygować te projekty. Natomiast liczymy na to, że w tym roku, szczególnie w tym roku, z Bytomia spłynie dużo projektów, jeżeli chodzi o działania społeczne. I tak jak powiedziałam, nie jest potrzebny zaktualizowany gminny program rewitalizacji do tego, żeby miasto mogło skorzystać z tych środków. Przypomnijmy, że unijne pieniądze miały pomóc miastu w walce z problemami społecznymi i infrastrukturalnymi. Na wydanie pieniędzy unijnych miasto ma czas do 2023 roku. O wyczynie 32-latki w Woli koło Pszczyny mówi już cała miejscowość. Doszły mnie słuchy, że pies został zamknięty w paczkomacie. Szczerze mówiąc, no już mnie tutaj nic nie zdziwi, ale to już była lekka przesada, żeby psa w paczkomacie chować. No w sumie już cała Wola o tym huczy. Około godziny 1 w nocy dyżurni policjanci z Pszczyny odebrali zgłoszenie od kobiety, która schowała swojego psa w jednej ze skrytek w paczkomacie. Kobieta twierdziła, że zrobiła to dla zabawy. W momencie, kiedy zobaczyła, że jedna ze skrytek jest otwarta, postanowiła tam umieścić swojego pupila. Niestety nie przewidziała, że w momencie, kiedy zamknie drzwiczki, nie będzie już w stanie ich otworzyć. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu we krwi. Konieczna była pomoc strażaków, którzy użyli specjalistycznego sprzętu. Kobieta nie była w stanie od razu wskazać skrytki, w której jest pies, więc strażacy dotarli do właściwej dopiero przy trzeciej próbie. Psu nic się nie stało. Po przesłuchaniu policjanci skierują sprawę do prokuratury. Jeżeli jej czyn zostanie zakwalifikowany jako znęcanie się nad zwierzętami, grozi jej nawet do 3 lat więzienia. Już nie tylko Śląski, teraz też PGG. Stadion Śląski zyskał dziś sponsora tytularnego. Duży podmiot regionalny, nasz, miejscowy, największa spółka wydobywcza w Europie, włącza się bardzo mocno w
Stadion Śląski. No i myślę, że połączenie Stadionu Śląskiego z Polską Grupą Górniczą no, powinno być świetną informacją dla mieszkańców regionu. Dziś podpisano porozumienie o współpracy, ale na umowę precyzującą okres jej trwania czy kwoty, jakie przelewać będzie PGG na konto stadionu, trzeba będzie jeszcze poczekać. Negocjacje mają potrwać kilka miesięcy. Dla PGG po finansowaniu szkół, przedszkoli, hospicjów, szpitali, sponsorowaniu Górnika Zabrzeczy Rowu Rybnik to kolejny krok zaangażowania w region. Chcemy w pewien sposób pokazać społeczeństwu, jak wielki wkład wnosimy w ich życie, w Górny Śląsk i w pewien sposób unaocznić to, czym jest Polska Grupa Górnicza, bo to na co dzień nie jest jasne. Jasne jest również to, że podpisane dziś porozumienie odciąży wojewódzki budżet i sprawi, że stadion będzie dla odwiedzających jeszcze bardziej atrakcyjny. Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesie tutaj współmierne, można powiedzieć, efekty dla obu stron z uwagi na to, że stadion tutaj po stronie wojska generuje dość duże koszty, jeżeli chodzi o utrzymanie i te koszty zostaną zmniejszone, a środki te przekażemy na dodatkowe wydarzenia, bo większość tutaj wydarzeń jest otwartych dla publiczności, żeby tu się po prostu działo jak najwięcej imprez i ciekawych wydarzeń kulturalnych, muzycznych, sportowych i mam nadzieję, że nam uda się skutecznie to wszystko połączyć. Oficjalna nazwa na PGG Stadion Śląski zostanie zmieniona za kilka miesięcy. Policja ustaliła tożsamość osoby podejrzewanej o zniszczenie w Sosnowcu tablicy poświęconej pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. To 75-letnia mieszkanka tego miasta. Kobietę nagrał kościelny monitoring, najpierw podczas modlitwy w kościele, później jak zamalowuje na tablicy niektóre słowa. 75-latka odpowie teraz za wykroczenie. Na chwilę obecną nie zostały jeszcze z nią wykonane żadne czynności procesowe, bo analizujemy cały materiał dowodowy. Zostanie on także przekazany do prokuratury pod kątem zbadania, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa w związku z tak zwaną mową nienawiści i po dokonaniu oceny merytorycznej przez prokuraturę rejonową w Sosnowcu. Dopiero wtedy będą podejmowane dalsze czynności wraz w stosunku do tej kobiety. Tablica należy do poseł Ewy Malik. Dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości postanowili skomentować tę sprawę. Uważają, że ma ona podłoże polityczne. To bulwersujące zdarzenie. To się wpisuje wiele aktów wandalizmu, które są wymierzone no i w pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, ale także no, te akty wandalizmu są nakierowane na polityków Prawa i Sprawiedliwości poprzez zniszczone billboardy, poprzez zniszczone banery. To nie pierwszy raz, gdy tablica pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej pada ofiarą wandali. Podobny akt miał miejsce 2 miesiące temu. Żebyście się dobrze bawili, a na potwierdzenie tego wręczam gospodarzowi tej imprezy klucze do bram miasta. Studenci śląskich uczelni przejęli kontrolę nad Katowicami. Oficjalnie rozpoczęły się juwenalia śląskie. To jest czas takiego odprężenia, można się pobawić, chociaż na naszej farmacji w Sosnowcu też jest trudno, żeby mieć czas w ogóle na jakąś zabawę, ale dajemy radę i przychodzimy tutaj. Chyba jedyni z roku. Wbrew stereotypom, to studia to nie czas zabawy, bardziej nauki? Zależy jakie studia. No u nas raczej jest dość ciężko, jednakże taki juwenal jest to po to, żeby się chwilę powygłupiać bez konsekwencji, więc korzystamy z okazji. Świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie barwnym korowodem. Pomysłowości i fantazji w kreowaniu strojów jak co roku studentom nie brakuje. Usiedliśmy sobie wieczorem, tak mówimy, będą w tym roku zwierzęta magiczne, stworzenia fantastyczne, fantastyka, magia i tak dalej. Przebierzmy się za kolegium czarodziei. No i od słowa do słowa ustaliliśmy, kto bierze jaki kolor. Poszyliśmy sobie stroje, zrobiliśmy kostury. Główną atrakcją juwenaliów są koncerty, które od 23 do 25 maja będą odbywać się w Parku Leśnym na Muchowcu. Mamy w czwartek zespoły takie jak Bracia Figofagot, Borys LBD, no i teraz bardzo na czasie i modny Jacek Stachurski ze swoją doskozą. Także myślę, że znajdzie się dużo zainteresowanych. Piątek to jest taka perełka, bym powiedział teraz, polskiego rapu. To znaczy mamy Adiego Nowaka, mamy Słonia, mamy Palucha, no i mamy uwielbiany teraz przez wszystkich Problem. Natomiast w sobotę już na spokojniej dla szerszej grupy odbiorców Strachy na Lachy, Boka, Bownik i Kamp. Wstęp na wydarzenia organizowane w ramach juwenaliów jest bezpłatny. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie nie jest kierowane wyłącznie do studentów, a do wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu uhonorowana Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra. To prestiżowe wyróżnienie przyznała m.in. Komisja Europejska,
która doceniła obiekt za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Dziś ogłoszono zwycięzców najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie. Tym samym sztolnia znalazła się w gronie tak znanych miejsc jak Trafalgar Square czy Royal Albert Hall z Londynu. Nagrodzona sztolnia to największy kompleks turystyczny związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i absolutny unikat w skali Europy. Najcenniejszymi elementami są podziemne wyrobiska o łącznej długości przekraczającej 5 km. Nigdzie indziej nie udało się tak odtworzyć przestrzeni przebiegających pod centrum niemal 180-tysięcznego miasta.